zmartwiony. Wiadomości, które mamy dla regionu Słupskiego w najbliższym czasie. Tak jak Państwo pewnie widzieliście, zapowiedź wreszcie realizacji rekompensat z tytułu tarczy antyrakietowej, czyli coś, o co region Słupski zabiega od blisko 10 lat. Jest zgoda pana premiera Mateusza Morawieckiego na to, aby ten program rekompensat wreszcie wdrożyć w życie. No i tu pewna też dobra wiadomość z ostatniej chwili właściwie, że bo rozmawiałem z panem premierem przed chwilą, że to nie będzie 90 milionów, ale 100 milionów złotych, bo no, samorządowcy tutaj zgłaszali się z dodatkowymi informacjami, problemami, wyzwaniami. Wójtowie dzisiaj też rozmawiałem z kilkoma wójtami, więc ten program będzie poszerzony w poniedziałek. Jest konwent też samorządowy i tam pewne szczegóły mają być ustalone, na jakie cele ważne dla mieszkańców te dodatkowe środki finansowe będą przeznaczone. Więc to są dobre informacje jeszcze. W sierpniu albo we wrześniu Rada Ministrów ten program przyjmie tak, aby on stał się rzeczywistością i był realizowany w przyszłym roku. A to też dobre wiadomości między innymi dla, że tak powiem, piłkarzy naszych, bo część tych środków finansowych będzie również przeznaczona na modernizację stadionu Gryfa. Na tym mi bardzo zależało i to był jeden z też takich moich osobistych celów, które tutaj też i Łukasz Jaworski i inni tutaj nasi piłkarze cały czas mi tutaj młotkowali. Mam nadzieję, że to w przyszłym roku się już stanie też realne, bo od przyszłego roku ta inwestycja w modernizację stadionu Gryfa byłaby realizowana. W tym roku jeszcze być może dobre wiadomości z rezerwy celowej pana premiera też na tutaj szatni i tak dalej, ale to nie wyprzedzajmy tych wiadomości, bo one też mam nadzieję się pojawią w sierpniu, wrześniu, poza tym etapem, poza tym programem związanymi z rekompensatami. Tak jak Państwo wiecie, wcześniej udało się też zabiegać o inne środki finansowe. Dzisiaj widziałem się z rektorem Akademii Pomorskiej w Słupsku, więc faktem się stają również te decyzje jeszcze moje z czasów bycia wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, czyli inwestycja w nową aulę, taką na potrzeby kulturalne i dydaktyczne na bohaterów Westerplatte, 10 milionów złotych do końca września już będzie projekt budowlany. Decyzja już jest podpisana, więc od przyszłego roku, a właściwie od końca tego roku ta inwestycja się rozpocznie i też nowe miejsce na mapie miasta ze środków rządowych, które udało się w tej kadencji otrzymać. Tak jak Państwo wiecie, ja swój mandat poselski pełnię od 8 miesięcy, więc staram się jak najmocniej, aby te tematy, które były takimi zaległościami jeszcze dla nas wszystkich, dla tutaj regionu realizować, więc mam nadzieję, że faktycznie w tej kadencji te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem, domkniemy. No właściwie już tego jestem pewien, bo decyzje zapadły, to jest kwestia formalności już, żeby te wszystkie tematy dla Słupska dotknąć. No ale żeby to wszystko mogło być kontynuowane, nie tylko dla Słupska, ale i dla całej Polski, te wszystkie programy społeczne, wszystkie nasze reformy, które od blisko 4 lat realizujemy, chcemy wygrać wybory w 2019 roku, chcemy wygrać wybory, które odbędą się 13 października i dzisiaj chciałbym Państwa serdecznie poprosić o pomoc, abyśmy te wybory wygrali, choć niektórzy wierzą, że one już są w jakimś sensie rozstrzygnięte, to muszę Państwa zmartwić, ale nie są. Przez najbliższe 2 miesiące musimy ciężko pracować, aby faktycznie Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało i najlepiej, żeby wygrało je w taki sposób, aby mogło dalej samodzielnie rządzić w Sejmie i Senacie, tak aby dalej te reformy były trwałe, tak aby nie były cofnięte programy społeczne, takie jak 500+, obniżenie wieku emerytalnego, 13 emerytura, połączenia lokalne, Fundusz Dróg Samorządowych, wiele, wiele rzeczy, które udało się w ostatnich latach wdrożyć, między innymi dzięki uszczelnieniu systemu VAT-owskiego, zablokowaniu rozwoju mafii VAT-owskich, wiele innych dobrych rzeczy, tak jak plan, program premiera Mateusza Morawieckiego, który teraz powoduje, że mamy najwyższy od wielu lat wzrost gospodarczy i najniższe w historii bezrobocie w Polsce. Więc o to wszystko, aby to było kontynuowane, aby mogło być kontynuowane, musimy w 13 października wygrać wybory i o to Państwa proszę, o to wsparcie w najbliższym czasie, wsparcie również mojej kampanii wyborczej tutaj w Słupsku. Ja obiecuję, że na tyle, na ile premier Morawiecki da mi wolne, będę tutaj regularnie przyjeżdżał, tak jak dotychczas to robiłem, aczkolwiek te nowe obowiązki rzecznika rządu, tak jak Państwo wiecie, nieco mi tę częstotliwość przyjazdów do naszego regionu utrudniają.
Niemniej jednak dzisiaj już byłem w Lęborku, w Bytowie, dzisiaj jestem w Słupsku też, więc ta aktywność będzie nasza duża. Wszystkich moich współpracowników, Państwa platformy były trwałe, tak aby nie były cofnięte programy społeczne, takie jak 500+, obniżenie wieku emerytalnego, 13 emerytura, połączenia lokalne. Przechodzimy do kampanii wyborczej. Z dobrych wiadomości jest taka, że na 99,9%, bo w 100% nigdy zawsze tego nie można powiedzieć, pan premier Mateusz Morawiecki przyjedzie do Słupska albo w sierpniu, albo we wrześniu, więc będzie też możliwość osobistego spotkania z panem premierem. Już myślę właśnie w ramach tej decyzji ogłoszenia programu rekompensat za tarczę antyrakietową w Słupsku. Tyle, szanowni państwo, ode mnie. Te ankiety są sercem członków osobnej społeczeństwa profesjonalnie do swojego wzrostu. No, jeżeli chodzi też o młodych przedsiębiorców, no to mamy taką bardzo standardową dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Pierwsze dwa lata obniżony wzrost, pierwszy rok w ogóle 0%. Rozumiem, że już może to nawiązuje do tego, co było ostatnio. Ale również nie jest ten minister sportu, tak? To jest to, co jest zarządzane.
Dziękuję.